przemiana w bestię. Czołowy adwokat odbiera nagrodę. Córka protestuje. Walczmy o pokój. Jak oni to robią? Mówisz o sugestii, że nagroda ojca i twój protest mają coś wspólnego? Minął miesiąc. Może mają. Co mają? Coś wspólnego. Oszczędź mi psychologicznych gadek. Halo? Oj. Dzień dobry. Witam. Dobra łódka? Tak. Seattle 52. Długo ją masz? Wystarczająco. Kupiona na Sycylii w 86. Nieźle odnowiona. Ile za nią chcesz? Nie jest na sprzedaż. Jest ogłoszenie. To nieporozumienie. Nie jest na sprzedaż. Jest. Ashley Noonan, prawowita właścicielka Amy Rose. Mam prawo do sprzedaży. Czego jeszcze chcesz? Wszystko już zagarnęłaś. Amy Rose jest moja. Sądownie już nie. Nie chcę przeszkadzać. Wszystko w porządku. Gówno prawda. Wynocha. Chodźmy na drinka. Ochrona usunie tego śmiecia z mojej łódki. Jasne. Dostałeś nakaz sądowy. Pakuj manatki i wynocha z mojej łodzi, śmieciu. Ashley, lepiej tego nie rób. Zeszłej nocy chciałam go zabić. To trwa zbyt długo, Irene. Pomożemy ci, jeśli złożysz pozew. Chcę, żeby przestał. Wiem. Dzieci też bije. Była pani kiedyś bita? Tak, z całej siły. Nie.
Kiedyś go zabiję. Przemoc nie rozwiąże problemów. Policja nie pomoże, dopóki nie podpiszesz papierów. Trafi za kratki? Tak. Jaka decyzja? Gdzie moje piwo? To wszystko? Tak, panie French. Zaczekaj. Stanowisko pełnomocnika jest nadal otwarte. Przeglądamy aplikację. Mam kandydata. Dziękuję. Aspicio Lux Lucis. Chciała go zabić. Wszystkie tak mówią. Ona to zrobi. Nie ten typ. Jak to? Ciągle ma nadzieję, że on przestanie bić. I co? Ja bym go zabiła. Daj spokój. Też byś to zrobiła, gdyby twoje życie było zagrożone. To wybór między śmiercią a życiem. Irene wie, że jeśli mąż trafi za kratki, to za kilka lat zabije ją i dzieciaki. Życie. To jaka jest nasza rola? Czasami wystarczy kogoś wysłuchać. Nie pogodzę się z tym. Nie musisz. Rozmawiaj z nimi mądrze. Porady prawne, Toby French. Zjesz ze mną lunch? Przynieść krzesło i knebel? Ostatnim razem zbyt stanowczo wyraziłem swoją opinię. Obiecuję poprawę. Musimy pogadać. Na czwartą muszę być w sądzie. W pół do drugiej? Zgoda. Idziemy na lunch. Może jest umierający? Tylko jeśli przebili mu serce nożem, zakładając, że w ogóle je ma. Jestem oceanem spokoju. Ocean spokoju. Wybacz spóźnienie. Miałam telefon. Jeszcze wina? Nie przepadam. Świetny gatunek.
To nie wpływa na mój gust. Poza tym, na trzeźwo mam większe szanse w sądzie. Zamówiłem nam rybę. Jest przepyszna. Kupuję łódź. 12 metrów. 12,5. Dokładny jak zawsze. Niezłe cacko. Pewnie szybka. Idealna do wyścigów. Nie jesteś za stary? Można wyrzucić marynarza z morza, ale morza z serca marynarza nie wyrzucisz. Wiedziałam, że pożałujesz sprzedaży Cycerona. Nie mogłem na nią patrzeć po tym wszystkim. Łódka dobrze nam służyła, ale wymagała sporo wysiłku. Żeglowanie bez mamy to nie to samo. W czwartek mijają 2 lata. To prawda. Za mamę. Za Helenę. Nie obwiniaj się, że nie byłeś przy niej w dniu śmierci. Wyłączyłeś telefon, bo miałeś klienta. Nikt nie spodziewał się, że umrze tak nagle. To koniec, Sam. Wynoś się z mojego życia. Aplikacja na pełnomocnika jest nadal otwarta. Nie mogę nikogo polecić. Nikogo nie szukam. Oferuję to stanowisko tobie. Dlaczego? Rodzinie się pomaga. Poza tym idealnie się nadajesz. Po to się spotkaliśmy? Kilka łzawych wspomnień miało mnie urobić? Zrozum wreszcie, że nie jestem kawałkiem gliny, który możesz lepić według uznania. Byłaś prymuską, a rozmieniasz talent na drobne. Obrona kobiet to strata czasu? Skądże znowu? Ale zostaw to Samarytanom. Zawsze chciałem dla ciebie jak najlepiej. Ty chciałeś. Sama na to zapracuję. Jesteś zła, bo chcę dla ciebie jak najlepiej? Nic nie rozumiesz. Liczy się tylko twoje zdanie. Od 20 lat ciągle czegoś wymagasz. Liczysz się tylko ty. Obserwujesz mój każdy krok. Chcesz pociągać za wszystkie sznurki. Porady prawne dla kobiet. Mogę pomóc? Mam nadzieję. Jak? Chodzi o córkę.
French. Świetna robota, Silvercorp. Daliśmy im popalić. We włoskim stylu. Rozwód czy ugoda? Nieważne, i tak on płaci. Nie zdążyłam spróbować ryby. Dzwonił do mnie jakiś Noonan. Jego córka jest prześladowana przez byłego chłopaka. Umówiliśmy się w przystani. Zadzwonię później. Halo? Halo? Pan Noonan? Miss French. Pani French. Call me Toby. Mów mi Toby. Córka zaraz będzie. Jej były wie, gdzie pracuje, więc spotykamy się tutaj. Byłam w pobliżu. Zapraszam. Zapraszam, córka zaraz będzie. Nie mam wiele czasu. Kawa czy herbata? Uwaga na głowę. Jesteś marynarzem? Fotografem. Wojennym? Dokładnie. Nie boisz się śmierci? Każdy kiedyś umrze. Boże. Przepraszam. Autentyk? Pamiątka z festiwalu wikingów w Norwegii. Przewiozłeś to przez granicę? Wszystko jest legalne. Pokazać papiery? Nie chciałam nic sugerować. Jak ma na imię córka? Amy. Racja. O której przyjdzie? Muszę wracać do sądu. Zabierzmy się do roboty. Zaczynamy? Właśnie miałem zamiar. Nigdzie nie idziesz.
Panie Noonan. Panie Noonan. Wypuść mnie. Panie Noonan. Otwieraj. Uroda po tatusiu. Zawodowo też poszła w moje ślady. Poważnie myśli nad pracą w firmie. Strącić się ze stołka, zanim się obejrzysz. Nie będzie musiała zmieniać nazwiska na drzwiach. Za Frenchiego. Dodzwoniłeś się do Toby French. Zostaw wiadomość. Masz wiadomość. Sędzia Hambro, godzina 4:00. Jestem na rybach. Jestem na rybach. What? Co takiego? Yeah.
Złaście ze mnie. Nie mogę podać numeru. Przekazać coś? Nie trzeba. Wyłaź na górę. Ogłuchłaś? Chodź tu. Wyłaź. Na górę. O co tu chodzi? Dlaczego tu jestem? Co zrobiłam? Reprezentowałam twoją żonę albo dziewczynę? Jak mam pomóc, nie wiedząc, o co chodzi? Stało się coś strasznego i nikt cię nie wysłuchał, prawda? Wysłuchają twojej wersji. Mam znajomości wśród prawników. Wysłuchają cię, bo w pełni na to zasługujesz. Wszystko mi zabrała. Twoja żona? Ashley. Okay. Może odzyskamy chociaż część? W każdej umowie są luki prawne. Wystarczy poszukać. Znam świetnego prawnika od rozwodów. Mój ojciec. Marcus French. Nie wymawiaj tego nazwiska. Przepraszam. Robaki mnie oblazły. Skakuj do wody. Robaki tego nie lubią. Zostań tam, aż wszystkie zdechną. Straż Przybrzeżna, tu Amy Rose. Odbiór. Łódź Amy Rose wzywa pomocy.
Amy Rose made it, made it! Chcesz oprawić w ramkę i powiesić nad łóżkiem? Panie French. Rowena Sullivan, pracuję z Toby. Słucham. Jedliście razem lunch, zgadza się? Przejdźmy do gabinetu. Przepraszam na chwilę. Jesteś jak cała reszta. Nie można ci ufać. Będą mnie szukać. O 4:00 miałam być w sądzie. Rowena i punktualny sędzia Hambro? Poinformowałem ich, że miałaś ważniejsze sprawy. Rowena się zorientuje. Będzie mnie szukać. Wzruszające. Zwłaszcza, jeśli nie zostanie po tobie ślad. O co chodzi? Tobie nie wróciła do pracy. Pewnie coś załatwia. Miała rozprawę o 4:00. Nigdy się nie spóźnia. Dzwoniła pani do niej? To nieprzeciętna inteligencja wyniosła pana na szczyt? Dzwoniła o 2:00. Wspominała o waszej kłótni. Drobne nieporozumienie. Pewnie musi się wypłakać. Kiepsko zna pan córkę. Proszę zmienić ton. O 4:00 dostałam wiadomość o bardzo dziwnej treści. Może jakąś złapie. Mówiła o nowym kliencie. To nieetyczne. Zadzwonił do niej nowy klient. Zagadka rozwiązana. Wspominała o Samie Noonanie? Nie przypominam sobie. Rozumiem. Proszę zadzwonić, jeśli się odezwie. Nie waż się odezwać. Ahoj there. Ahoj. Wiecie, gdzie biorą ryby? Od kilku godzin niczego nie złowiliśmy. Pobraliśmy się. Gratulacje. Ładny? Tak samo zareagowałam. Powiedziałam Johnowi, że przyda się holownik, żeby podnieść to cacko. Płyńcie w górę rzeki. Dziękujemy. Żadnych znaków. Nic nie zrobiłam. Nie lubię takich gierek. Mam się spodziewać noża w plecach? Nie. Za grzechy ojca.
Co masz na myśli? Dwa słowa. Marcus French. Co ma z tym wspólnego? Nieświadoma dziewczynka. Sztachnij się. To był dobry rok. Może tatuś ma ochotę na rodzinny piknik. Dodzwoniłeś się do Toby French. Zostaw wiadomość. How did you know to come here? Jak się tu znalazłeś? Chcę zbadać sprawę tego Noonana. Except that I didn't mention the marina. Nie mówiłam o przystani. Oh my God, what's happened? Boże, to torebka Toby. It's Toby. Wiadomość od Toby. Mam dziś gościa. Przywitaj się z tatusiem. Przed nami świetna zabawa w oceanie. Bardzo polubiłem pańską córkę, więc przypiąłem jej do pasa kilka kilogramów. Cały czas obserwuję teren. Jeśli zbliży się niezapowiedziany gość, córka ląduje za burtą. Zadzwonimy później. Znasz tego psychopatę? Ma na pasie obciążniki. Znasz go? Nie sądzę. Dzwonię na policję. Zajmę się tym. Specjalizujesz się w negocjacjach z porywaczami? Dam radę. Dzwonię na policję. Nie waż się. Życie Tobie jest zagrożone. Mogą nam pomóc tylko specjaliści. Zabiję ją, jeśli zadzwonisz. Skąd wiedziałeś o przystani? Nie wiem, o czym mówisz. Zareagowałeś nerwowo na nazwisko Noonan i wiedziałeś o przystani. Naoglądałaś się filmów. Dzwonię na policję. Zgoda. Znam go. Słucham. Były mąż klientki. Rozwód? Tak. Nie wyszedł na tym najlepiej. Dokładnie. Rozgoryczony mąż, któremu po rozwodzie została jedna koszula? What's
What's your connection with my father, Mr. Neal? Skąd znasz ojca? Pomogę znaleźć rozwiązanie. Już jedno mam. Co się stanie z Amy, jeśli pójdziesz do więzienia? Myślisz, że będzie cię odwiedzać? Pewnie będzie się wstydzić. Jakie to uczucie? Nie móc zobaczyć się z dzieckiem? I mieć świadomość, że wkrótce o mnie zapomni. Kiedyś cię złapią. To nieuniknione. Nie masz dokąd uciec. Trafisz za kratki za porwanie. Poznałeś go? Podczas negocjacji. Jaki jest? Nie rozmawialiśmy prywatnie. Wiedziałeś o przystani. Mieszka na łodzi. Tylko to mu zostało? To też zagarnęliście. Na życzenie klientki. Czym się zajmuje? Fotografią. Głównie reportaże wojenne. Wielbiciele adrenaliny potrafią zachować zimną krew. Co robimy? Czekamy.
To ja decyduję o twojej śmierci. Dobrze się czujesz? Tak. Co z jego żoną? Ashley Noonan. Gdzie teraz jest? Nie wiem. Zapłaciła i tyle się widzieliśmy. Mają dzieci? Córkę. Kto ma prawa? 80% dla matki. Aż tyle? Ojca ciągle nie było. Poza tym zrobiła z niego ćpuna. Jak to przyjął? Dbam tylko o klientów. Pewnie nie był zadowolony z decyzji. Możliwe. Wspominała, że był agresywny? Nic nie mówiła. Wynajęła nas w konkretnym celu. Genialne podejście. On może blefować. Rozgoryczeni mężowie często grożą mi śmiercią, ale nigdy nie widzę ich więcej niż raz. Ryzyko zawodowe. Co ja narobiłem? To twoja praca. Zadzwońmy do byłej żony. Zgoda. Niech do mnie zadzwoni jak najszybciej. Dziękuję. Asystentka próbowała się dodzwonić do Ashley. Nikt nie odbiera. Toby ma tu 9 lat. Początek fascynacji łaciną. Znalazła moje książki i zakochała się w języku prawa. Co to znaczy? Aspicio lux lucis, idź w stronę światła. Pierwsza łacińska sentencja, której ją nauczyłem. Wpajałem jej, żeby dążyła do spełnienia marzeń. Mieliśmy łódź. Myśleliśmy, że Toby nazwie ją Koliber albo Motylek, jak inne dzieci. Ale ona wybrała nazwę Cyceron. Dziwny wybór, jak na dziewięciolatkę. Był jej bohaterem. Podziwiała jego osiągnięcia. Zawsze pociągało ją ratowanie świata. Kiepsko znasz córkę. To ty jesteś jej bohaterem.
Read it. Czytaj. I said. Czytaj. Podążą za nim spętane kobiety i 8 niewolników. Miał zadzwonić. Nie wspomniał nic o okupie. Wzywać policję? Zabiłem własną córkę. To on. Podążą za nim spętane kobiety i 8 niewolników z prawowitego łoża. Co to znaczy? Masz coś? To rytuał śmierci Wikingów. Budowali statki, które miały ich przenieść do życia wiecznego. Co on jej zrobi? Wikingowie składali ofiary. Statki były podpalane na lądzie. Niektóre wysyłali w morze z załogą na pokładzie. Chce ją spalić żywcem. Kochana Amy, nie bądź smutna. Tatuś jest przy tobie. Tatusiu. Chyba oszalałeś. Sporo żeglowałem. Mogą być wszędzie. Płyną pod wiatr i prąd. Tu są tysiące wysp. Nie wszędzie można zacumować. I co potem? Zamierzasz powalić go ciosem karate? Dziękuję. Plan jest kiepski, ale weź chociaż broń. To psychopata.
Nic nie rozumiesz. Ty i te twoje protesty w imię pokoju. Jesteś zbyt sentymentalna, dziecinko. Spójrz na siebie. Fotografowałem bohaterów wojennych, którzy żegnali rodziny i ryzykowali własnym życiem, żeby ocalić skórę takim jak ty. Musieli zabijać, żebyś mogła budzić się w ciepłym łóżeczku i nie bać się śmiercionośnych bomb spadających na domy twoich bliskich. Nikt z was nie musiał przechodzić przez nieludzkie cierpienia. Nic nie rozumiesz. Żyjesz w czarno-białym świecie, gdzie największym dylematem jest wybór między latte i małą czarną. Brzydzę się tobą. A jeśli cię dorwie, przynajmniej będę przy tobie. Załóżmy, że twój koniec jest bliski. Co powiesz tatusiowi? Skup się. Dad. Tato. Aspicio lux lucis. Aspicio lux lucis. To wszystko? That was it. Tak. That was it? Yeah. Na pewno? Tak. Is that like, boo-hoo, daddy? Prośba o ratunek? Mm-hmm. Dokładnie. That's exactly what it was. Wszystkich nieprzyjemności można było uniknąć, gdyby ludzie kierowali się przyzwoitością. Co ty możesz o tym wiedzieć?
Tato. Aspicio lux lucis. Idź w stronę światła. Już jestem? Pokaż telefon ochroniarzowi. Frank mnie skojarzy. Jasne. Ochrona. Rowena Sullivan, Marcus French chce z panem rozmawiać. Cześć, Frank. Wpuść moją znajomą do środka. Będę na dole. W razie potrzeby proszę wcisnąć jeden. Thanks, Frank. Dziękuję. Okay. I'm in your office. Jestem w biurze. What am I looking for? Czego szukać? In my bookshelf. Książki z kodami nawigacyjnymi zachodniego wybrzeża. Got it. Mam. Na końcu jest spis kodów świetlnych. Szukaj długi, długi, krótki. Mam. Latarnia w zatoczce Whalers. Przyjąłem. Zacumowali w zatoce Mariners. Ani słońce, ani gwiazdy nie wiedziały, co czynić. Księżyc nie podejrzewał, jak wielką ma moc. Szkoda, że tatuś nie zdążył dołączyć. Bliscy cię zawiedli. Zamknij się. Tatuś poczuje, jak to jest, kiedy zabierają ci coś cennego. Odłóż nóż.
Toby, you hurt? Jesteś cała? Step away. Odsuń się. Drop the knife. Daddy to the rescue. Tatuś na ratunek. Is that you, Marcus? Zamknij się. To ty, Marcus? Odłóż nóż. Hey, Marcus. Shut up. Zamknij pysk. Zrób mi przysługę. Naciśnij na spust. What are you waiting for? Na co czekasz? You want it, don't you? Przecież tego chcesz. Come on. Do it. Shut up. Stul pysk. Shut up. Shoot me. Zastrzel mnie. Drop the knife. Do it. Come on, you can drop the knife. Chcę umrzeć. Shoot me. Shoot me. Teraz. Zostaw go. Odsuń się. Czego ty chcesz? Odebrał mi wszystko. Chcę widzieć jego cierpienie. Nic mi nie zostało. Po 7 miesiącach na froncie z utęsknieniem wracałem do domu. Dzień Dziękczynienia, 2008. Przyjechałem wcześniej, bo tęskniłem za rodziną. Tatuś! Witaj, królewno! Przerosłam Joey'ego. Widzę. Chciałem zrobić niespodziankę dwóm najpiękniejszym dziewczynom na świecie. Jesteś u Dave'a i Carly? Witaj w domu, Sam. Dobrze wrócić. Miło cię widzieć. Przyszedłem po dziewczyny. Gdzie Ashley? Wyszła ze znajomymi. Podrzuciła na Amy. Dokąd poszła? Niedługo wróci. Poczekaj na nią w domu. Mama popłynęła małym kanałem. Łatwo ją znajdziemy. Chcesz dokończyć historię? Ashley? Thanksgiving 2008. Święto Dziękczynienia 2008. To prawda? Tego dnia zmarła mama. Powiedz córeczce. To prawda? Tak. Przykro mi. Miałeś być u klientki. To się zgadza. Wiesz, jak to jest, wrócić z wojny i zastać żonę w łóżku z prawnikiem rozwodowym? Przepraszam. Zostaw go. Wcześniej nie było ci przykro. Kochałem ją. Kochałem ją całym sercem od 19 roku życia. Co ona widziała w takim staruchu?
Wybacz mnie. I to mnie wyzywacie od tchórzy. Nie słuchaj go, Toby. Tatuś cię okłamywał. Odbierz. Dodzwoniłeś się do Markusa Frencha. Nie mogę teraz rozmawiać. Potrzebowałaś, żeby był obok i trzymał mamę za rękę. Wołała go, prawda? Ale jego tam nie było. Musi za to zapłacić. Toby, your father. He wasn't there. He betrayed. Zdradził cię. No, Toby. Nie słuchaj. Toby, don't listen to him. He betrayed. Zdradził cię. Toby, don't listen to him. On kłamie. Toby, he's lying. I'll explain everything. Wszystko ci wytłumaczę. Please, Toby. Do it, Toby. Zabij go. To nie tak, jak myślisz. Zrób to, a puszczę cię wolno. Wrócisz do domu. Nie rób tego. Nie zabijaj mnie. Toby! What have you done to her? Toby, no. He had his chance. Jedną szansę już zmarnował. Toby, please. You don't want to kill me, Toby. Nie chcesz tego. We all lied. Mylisz się. Chodźmy. Jesteś cała? Niezła robota, French. Co on robi? Kompletnie oszalał. Spadajmy stąd. Masz ogień? Ona jest niewinna. Ja zostanę. Żartujesz sobie? Ani kroku, albo wyrzucę ją za burtę na pożarcie rekinom. Wybieraj. Śmierć w wodzie czy płomieniach. Pewnego dnia narodzi się miłosierny pan. Ludzie będą sławić jego moc po wieki. Ah!
Czas na nas. Pójdę na dno. Uratuję cię. Ufasz mi? Tak. Skacz. Mam cię. Złap się. Szybko. Nie miał szans przeżyć. Jeśli żyje, będzie chciał nas zabić. Tato. Musimy ruszać. Pomogę ci. Na trzy. Dasz radę. Nie mogę. Marcus French jest człowiekiem ze stali i nic go nie złamie. Złamała go krzywda, jaką wyrządził własnej córce. Wysłuchaj mnie. Później. Nie wiem, jak mogłem wam to zrobić. Nie byłem w stanie patrzeć, jak miłość mojego życia umiera. Chciałem, żeby to nie była prawda. Romans był tylko odskocznią. Nie mogłem się pogodzić z utratą mamy. Nie zostało mi wiele czasu. Wysłuchaj mnie. Przepraszam cię za to wszystko. Wezwę pomoc. Zawiadomię łódź.
Nie masz prawa tu być. Jak mogłeś zabić własną córkę? Była niewinną dziewczynką. Moja królewna. Pospiesz się, tatuś musi iść. Idealne dla sześciolatki. Tatuś, witaj królewno. Dziś dzień taty. Szczęśliwy dzień, który spędzę z księżniczką wikingów. Chodźmy. Sam. Punkt trzecia. Wiem. 3:30 odpada. Daruj sobie. Masz 7 godzin. Jeśli się spóźnisz, wnioskuję o odebranie praw. Idziemy? Jasne. Księżniczka wikingów poślubiła księcia, bo miał dużą kolekcję płyt i żyli długo i szczęśliwie. Dlaczego pani Fairley się zdenerwowała? Joy rzucił w nią kulką z papieru. Trudno się dziwić. Amy? Amy, did you hear? Słyszysz mnie?
Wersja polska Tele 5. Tekst Paulina Gargula. Czytał Marek Ciuna. Jestem oceanem spokoju. Ocean spokoju. Wybacz spóźnienie. Miałam telefon. Jeszcze wina? Nie przepadam. Świetny gatunek. To nie wpływa na mój gust. Poza tym, na trzeźwo mam większe szanse w sądzie. Zamówiłem nam rybę. Jest przepyszna. Kupuję łódź. 12 metrów. 12,5. Dokładny jak zawsze. Niezłe cacko. Pewnie szybka. Idealna do wyścigów. Nie jesteś za stary? Można wyrzucić marynarza z morza, ale morza z serca marynarza nie wyrzucisz. Wiedziałam, że pożałujesz sprzedaży Cycerona. Nie mogłem na nią patrzeć po tym wszystkim. Jak oni to robią? Mówisz o sugestii, że nagroda ojca i twój protest mają coś wspólnego? Minął miesiąc. Może mają. Co mają? Coś wspólnego. Oszczędź mi psychologicznych gadek. Halo? Oj. Dzień dobry. Witam. Dobra łódka? Tak. Seattle 52. Długo ją masz? Wystarczająco. Kupiona na Sycylii w 86. Nieźle odnowiona. Ile za nią chcesz? Nie jest na sprzedaż. Jest ogłoszenie. To nieporozumienie. Nie jest na sprzedaż. Jest. Ashley Noonan, prawowita właścicielka Amy Rose. Mam prawo do sprzedaży. Czego jeszcze chcesz? Wszystko już zagarnęłaś. Amy Rose jest moja. Sądownie już nie. Nie chcę przeszkadzać. Wszystko w porządku. Gówno prawda. Wynocha. Chodźmy na drinka. Ochrona usunie tego śmiecia z mojej łódki. Jasne. Dostałeś nakaz sądowy.
Pakuj manatki i wynocha z mojej łodzi, śmieciu. Ashley! Lepiej tego nie rób. Zeszłej nocy chciałam go zabić. To trwa zbyt długo, Irene. Pomożemy ci, jeśli złożysz pozew. Chcę, żeby przestał. Wiem. Dzieci też bije. Była pani kiedyś bita? Tak, z całej siły. Nie. Kiedyś go zabiję. Przemoc nie rozwiąże problemów. Policja nie pomoże, dopóki nie podpiszesz papierów. Trafi za kratki? Tak. Jaka decyzja? Gdzie moje piwo? To wszystko? Tak, panie French. Zaczekaj. Stanowisko pełnomocnika jest nadal otwarte. Przeglądamy aplikację. Mam kandydata. Dziękuję. Aspicio Lux Lucis. Chciała go zabić. Wszystkie tak mówią. Ona to zrobi. Nie ten typ. Jak to? Ciągle ma nadzieję, że on przestanie bić. I co? Ja bym go zabiła. Daj spokój. Też byś to zrobiła, gdyby twoje życie było zagrożone. To wybór między śmiercią a życiem. Irene wie, że jeśli mąż trafi za kratki, to za kilka lat zabije ją i dzieciaki. Życie. To jaka jest nasza rola? Czasami wystarczy kogoś wysłuchać. Nie pogodzę się z tym. Nie musisz. Rozmawiaj z nimi mądrze. Porady prawne, Toby French. Zjesz ze mną lunch? Przynieść krzesło i knebel? Ostatnim razem zbyt stanowczo wyraziłem swoją opinię. Obiecuję poprawę. Musimy pogadać. Na czwartą muszę być w sądzie. W pół do drugiej? Zgoda. Idziemy na lunch. Może jest umierający. Tylko jeśli przebili mu serce nożem, zakładając, że w ogóle je ma. Ha 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 ha
przemiana w bestię. Czołowy adwokat odbiera nagrodę. Córka protestuje. Walczmy o pokój. Każdy kiedyś umrze. Boże. Przepraszam. Autentyk? Pamiątka z festiwalu wikingów w Norwegii. Przewiozłeś to przez granicę? Wszystko jest legalne. Pokazać papiery? Nie chciałam nic sugerować. Jak ma na imię córka? Amy. Racja. O której przyjdzie? Muszę wracać do sądu. Zabierzmy się do roboty. Zaczynamy? Właśnie miałem zamiar. Nigdzie nie idziesz. Panie Noonan! Panie Noonan. Mr. Noonan!
Wypuść mnie. Panie Noonan. Otwieraj. Uroda po tatusiu. Zawodowo też poszła w moje ślady. Poważnie myśli nad pracą w firmie. Strącić się ze stołka, zanim się obejrzysz. Nie będzie musiała zmieniać nazwiska na drzwiach. Za Frenchiego. Dodzwoniłeś się do Toby French. Zostaw wiadomość. Masz wiadomość. Sędzia Hambro, godzina 4:00. Jestem na rybach. Jestem na rybach. What? Co takiego? Złaście ze mnie. Nie mogę podać numeru.
przekazać coś? Nie trzeba. Wyłaź na górę. Ogłuchłaś? Chodź tu. Wyłaź. Na górę. O co tu chodzi? Dlaczego tu jestem? Co zrobiłam? Reprezentowałam twoją żonę albo dziewczynę? Jak mam pomóc, nie wiedząc, o co chodzi? Stało się coś strasznego i nikt cię nie wysłuchał, prawda? Wysłuchają twojej wersji. Mam znajomości wśród prawników. Wysłuchają cię, bo w pełni na to zasługujesz. Wszystko mi zabrała. Twoja żona? Ashley. Okay. Może odzyskamy chociaż część? W każdej umowie są luki prawne. Wystarczy poszukać. Znam świetnego prawnika od rozwodów. Mój ojciec. Marcus French. Nie wymawiaj tego nazwiska. Przepraszam. Za Helen. Nie obwiniaj się, że nie byłeś przy niej w dniu śmierci. Wyłączyłeś telefon, bo miałeś klienta. Nikt nie spodziewał się, że umrze tak nagle. To koniec, Sam. Wynoś się z mojego życia. Aplikacja na pełnomocnika jest nadal otwarta. Nie mogę nikogo polecić. Nikogo nie szukam. Oferuję to stanowisko tobie. Dlaczego? Rodzinie się pomaga.
Poza tym idealnie się nadajesz. Po to się spotkaliśmy? Kilka łzawych wspomnień miało mnie urobić? Zrozum wreszcie, że nie jestem kawałkiem gliny, który możesz lepić według uznania. Byłaś prymuską, a rozmieniasz talent na drobne. Obrona kobiet to strata czasu? Skądże znowu? Ale zostaw to Samarytanom. Zawsze chciałem dla ciebie jak najlepiej. Ty chciałeś. Sama na to zapracuję. Jesteś zła, bo chcę dla ciebie jak najlepiej? Nic nie rozumiesz. Liczy się tylko twoje zdanie. Od 20 lat ciągle czegoś wymagasz. Liczysz się tylko ty. Obserwujesz mój każdy krok. Chcesz pociągać za wszystkie sznurki. Toby! Porady prawne dla kobiet. Mogę pomóc? Mam nadzieję. Jak? Chodzi o córkę. French. Świetna robota, Silvercorp. Daliśmy im popalić. We włoskim stylu. Rozwód czy ugoda? Nieważne, i tak on płaci. Nie zdążyłam spróbować ryby. Dzwonił do mnie jakiś Noonan. Jego córka jest prześladowana przez byłego chłopaka. Umówiliśmy się w przystani. Zadzwonię później. Halo? Halo? Pan Noonan? Miss French. Pani French. Mów mi Toby. Córka zaraz będzie. Jej były wie, gdzie pracuje, więc spotykamy się tutaj. Byłam w pobliżu. Zapraszam. Zapraszam. Córka zaraz będzie. Nie mam wiele czasu. Kawa czy herbata? Uwaga na głowę. Jesteś marynarzem? Fotografem. Wojennym? Dokładnie. Nie boisz się śmierci? Jaka decyzja?
Gdzie moje piwo? To wszystko? Tak, panie French. Zaczekaj. Stanowisko pełnomocnika jest nadal otwarte. Przeglądamy aplikację. Mam kandydata. Dziękuję. Aspicio Lux Lucis. Chciała go zabić. Wszystkie tak mówią. Ona to zrobi. Nie ten typ. Jak to? Ciągle ma nadzieję, że on przestanie bić. I co? Ja bym go zabiła. Daj spokój. Też byś to zrobiła, gdyby twoje życie było zagrożone. To wybór między śmiercią a życiem. Irene wie, że jeśli mąż trafi za kratki, to za kilka lat zabije ją i dzieciaki. Życie. To jaka jest nasza rola? Czasami wystarczy kogoś wysłuchać. Nie pogodzę się z tym. Nie musisz. Rozmawiaj z nimi mądrze. Porady prawne, Toby French. Zjesz ze mną lunch? Przynieść krzesło i knebel? Ostatnim razem zbyt stanowczo wyraziłem swoją opinię. Obiecuję poprawę. Musimy pogadać. Na czwartą muszę być w sądzie. W pół do drugiej? Zgoda. Idziemy na lunch. Może jest umierający. Tylko jeśli przebili mu serce nożem, zakładając, że w ogóle je ma. Jestem oceanem spokoju. Ocean spokoju. Wybacz spóźnienie. Miałam telefon. Jeszcze wina? Nie przepadam. Świetny gatunek. To nie wpływa na mój gust. Poza tym, na trzeźwo mam większe szanse w sądzie. Zamówiłem nam rybę. Jest przepyszna. Kupuję łódź. 12 metrów. 12,5. Dokładny jak zawsze.
Niezłe cacko. Pewnie szybka. Idealna do wyścigów. Nie jesteś za stary? Można wyrzucić marynarza z morza, ale morza z serca marynarza nie wyrzucisz. Wiedziałam, że pożałujesz sprzedaży Cycerona. Nie mogłem na nią patrzeć po tym wszystkim. Łódka dobrze nam służyła, ale wymagała sporo wysiłku. Żeglowanie bez mamy to nie to samo. W czwartek mijają 2 lata. To prawda. Za mamę. Przemiana w bestię. Czołowy adwokat odbiera nagrodę. Córka protestuje. Walczmy o pokój. Jak oni to robią? Mówisz o sugestii, że nagroda ojca i twój protest mają coś wspólnego? Minął miesiąc. Może mają. Co mają? Coś wspólnego. Oszczędź mi psychologicznych gadek. Halo? Oj! Dzień dobry, witam. Dobra łódka? Tak. Seattle 52. Długo ją masz? Wystarczająco. Kupiona na Sycylii w 86. Nieźle odnowiona. Ile za nią chcesz? Nie jest na sprzedaż. Jest ogłoszenie. To nieporozumienie. Nie jest na sprzedaż. Jest. Ashley Noonan, prawowita właścicielka Amy Rose. Mam prawo do sprzedaży. Czego jeszcze chcesz? Wszystko już zagarnęłaś. Amy Rose jest moja. Sądownie już nie.
Nie chcę przeszkadzać. Wszystko w porządku. Gówno, prawda. Wynocha. Chodźmy na drinka. Ochrona usunie tego śmiecia z mojej łódki. Jasne. Dostałeś nakaz sądowy. Pakuj manatki i wynocha z mojej łodzi, śmieciu. Ashley, lepiej tego nie rób. Zeszłej nocy chciałam go zabić. To trwa zbyt długo, Irene. Pomożemy ci, jeśli złożysz pozew. Chcę, żeby przestał. Wiem. Dzieci też bije. Była pani kiedyś bita? Tak, z całej siły. Nie. Kiedyś go zabiję. Przemoc nie rozwiąże problemów. Policja nie pomoże, dopóki nie podpiszesz papierów. Trafi za kratki? Tak. Nie. Miałam telefon. Jeszcze wina? Nie przepadam. Świetny gatunek. To nie wpływa na mój gust. Poza tym, na trzeźwo mam większe szanse w sądzie. Zamówiłem nam rybę. Jest przepyszna. Kupuję łódź. 12 metrów. 12,5. Dokładny jak zawsze. Niezłe cacko. Pewnie szybka. Idealna do wyścigów. Nie jesteś za stary? Można wyrzucić marynarza z morza, ale morza z serca marynarza nie wyrzucisz. Wiedziałam, że pożałujesz sprzedaży Cycerona. Nie mogłem na nią patrzeć po tym wszystkim. Łódka dobrze nam służyła, ale wymagała sporo wysiłku. Żeglowanie bez mamy to nie to samo. W czwartek mijają 2 lata. To prawda. Za mamę. Za Helen. Nie obwiniaj się, że nie byłeś przy niej w dniu śmierci. Wyłączyłeś telefon, bo miałeś klienta. Nikt nie spodziewał się, że umrze tak nagle. To koniec, Sam. Wynoś się z mojego życia. Aplikacja na pełnomocnika jest nadal otwarta. Nie mogę nikogo polecić. Nikogo nie szukam.
Oferuję to stanowisko tobie. Dlaczego? Rodzinie się pomaga. Poza tym idealnie się nadajesz. Po to się spotkaliśmy? Kilka łzawych wspomnień miało mnie urobić? Aspicio Lux Lucis. Chciała go zabić. Wszystkie tak mówią. Ona to zrobi. Nie ten typ. Jak to? Ciągle ma nadzieję, że on przestanie bić. I co? Ja bym go zabiła. Daj spokój. Też byś to zrobiła, gdyby twoje życie było zagrożone. To wybór między śmiercią a życiem. Irene wie, że jeśli mąż trafi za kratki, to za kilka lat zabije ją i dzieciaki. Życie. To jaka jest nasza rola? Czasami wystarczy kogoś wysłuchać. Nie pogodzę się z tym. Nie musisz. Rozmawiaj z nimi mądrze. Porady prawne, Toby French. Zjesz ze mną lunch? Przynieść krzesło i knebel? Ostatnim razem zbyt stanowczo wyraziłem swoją opinię. Obiecuję poprawę. Musimy pogadać. Na czwartą muszę być w sądzie. W pół do drugiej? Zgoda. Idziemy na lunch. Może jest umierający, tylko jeśli przebili mu serce nożem, zakładając, że w ogóle je ma. Jestem oceanem spokoju. Ocean spokoju. Wybacz spóźnienie. Zrozum wreszcie, że nie jestem kawałkiem gliny, który możesz lepić według uznania. Byłaś prymuską, a rozmieniasz talent na drobne. Obrona kobiet to strata czasu? Skądże znowu? Ale zostaw to Samarytanom. Zawsze chciałem dla ciebie jak najlepiej. Ty chciałeś. Sama na to zapracuję. Jesteś zła, bo chcę dla ciebie jak najlepiej? Nic nie rozumiesz.
Liczy się tylko twoje zdanie. Od 20 lat ciągle czegoś wymagasz. Liczysz się tylko ty. Obserwujesz mój każdy krok. Chcesz pociągać za wszystkie sznurki. Toby! Porady prawne dla kobiet. Mogę pomóc? Mam nadzieję. Jak? Chodzi o córkę. French. Świetna robota, Silvercorp. Daliśmy im popalić. We włoskim stylu. Rozwód czy ugoda? Nieważne, i tak on płaci. Nie zdążyłam spróbować ryby. Dzwonił do mnie jakiś Noonan. Jego córka jest prześladowana przez byłego chłopaka. Umówiliśmy się w przystani. Zadzwonię później. Halo? Pan Noonan? Pani French. Mów mi Toby. Córka zaraz będzie. Jej były wie, gdzie pracuje, więc spotykamy się tutaj. Byłam w pobliżu. Zapraszam. Nie jest na sprzedaż. Jest ogłoszenie. To nieporozumienie. Nie jest na sprzedaż. Jest. Ashley Noonan, prawowita właścicielka Amy Rose. Mam prawo do sprzedaży. Czego jeszcze chcesz? Wszystko już zagarnęłaś. Amy Rose jest moja. Sądownie już nie. Nie chcę przeszkadzać. Wszystko w porządku. Gówno prawda. Wynocha. Chodźmy na drinka. Ochrona usunie tego śmiecia z mojej łódki. Jasne. Dostałeś nakaz sądowy. Pakuj manatki i wynocha z mojej łodzi, śmieciu. Ashley, lepiej tego nie rób. Zeszłej nocy chciałam go zabić. No, Irene. To trwa zbyt długo, Irene. Oh, Irene. We can do something. Pomożemy ci, jeśli złożysz pozew. You have to file a complaint. I just want... Chcę, żeby przestał. I know. Wiem. He's hurting the kids too. Dzieci też bije. Have you ever been... Była pani kiedyś bita? I mean... Tak, z całej siły. Nie. Kiedyś go zabiję. Przemoc nie rozwiąże problemów. Policja nie pomoże, dopóki nie podpiszesz papierów.
Trafi za kratki? Tak. Jaka decyzja? Gdzie moje piwo? To wszystko? Tak, panie French. Zaczekaj. Stanowisko pełnomocnika jest nadal otwarte. Przeglądamy aplikację. Mam kandydata. Dziękuję. Przemiana w bestię. Czołowy adwokat odbiera nagrodę. Córka protestuje. Walczmy o pokój. Jak oni to robią? Mówisz o sugestii, że nagroda ojca i twój protest mają coś wspólnego? Minął miesiąc. Może mają. Co mają? Coś wspólnego. Oszczędź mi psychologicznych gadek. Halo? Oj. Dzień dobry. Witam. Dobra łódka? Tak. Seattle 52. Długo ją masz? Wystarczająco. Kupiona na Sycylii w 86. Nieźle odnowiona. Ile za nią chcesz?